Ktoś mnie tu nagrywa. Oficjalnie tutaj teraz wam, dziewczęta, mówię, że zaczynam znowu vlogować, bo mi nowy sprzęcior przyszedł i teraz to już sama przyjemność. A głos spoko? Zrąbisty. Super głos? Genialny. Będzie nagrywany. Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia mamy wesoły autobusik, który dosłownie w momencie, kiedy ja zaczęłam grać, nagrywać, on przestał grać. O, zaczął. Ja już po analizach tych na live, kuleczka od razu do mnie przyleciała. Jak już mama mówi papa, no to kuleczka jest pierwsza. Się poprzytulać, bo jest po prostu utęskniona. Ja sobie zrobię chwileczkę przerwy i teraz czas na analizy kursantek. Ojku, siadaj. Offline, czyli takie, które są w kursach technicznych. I tutaj też jest dość sporo osób, korzysta właśnie z takiego rodzaju analiz, bo to są analizy, które nie są na live. Są taką masną dawką wskazówek, co można i jak poprawić i czego unikać oczywiście. I jest to w postaci filmiku, który otrzymujesz, nie wiem w sumie jaką drogą, bo to Paweł robi, ale ja go nagrywam, dostarczam Pawłowi, a Paweł po prostu już transportuje, że tak powiem, w jakiś tam sposób kursantom. Więc polecam serdecznie i polecam też wam, bo ja nie tylko tutaj na YouTube jestem, na moim kanale, tak, ale też na Kulo, na kanale Kulo. Polecam wam też analizy totalnie bezpłatne na Live Edu Show, co środę o 19, więc kiedy nagrywam tego vloga, to tak jest, być może się coś zmieni za 2-3 lata, nie wiem, ale w trakcie nagrywania tego vloga tak jest, może być słodko. Witam was serdecznie, kochani, transmituję do was z przepięknej Fuerteventury, już nie słonecznej, bo jest wieczór, u was jest tak, jest ciemno, u mnie jeszcze chociaż troszeczkę jest tak, wiecie, jeszcze nie jest taki całkowicie wieczór. A to jest Live Edu Show 70, w którym będę pomagała stylistkom i stylistom paznokci znaleźć, może nie znaleźć, albo może tak, wyłapać ich problemy paznokciowe i pomóc wyłapać też ich przyczyny i je wyeliminować. Kto dzisiaj pierwszy się ze mną połączy, kochani? Dzisiejszy dzień analiz... Wiem, co się stało. Kamera mi się przestała nagrywać, ale już wiem. Znaczy, bo ja zmieniłam opcję, nie wiedziałam, że to wyłącza automatycznie nagrywanie. Dzisiejszy wyłącza. Jestem zmęczona, cicho. Jestem zmęczona. Jak stajesz w drugiej wyłącznie, to jeszcze obudzi. Nawet nie większym pracy. Chciał być. Dzisiejszy dzień analizowania uważam za zakończony. Od 8, nie, od 9 rano aż do 8 wieczorem. Prawie non stop gadałam, więc czas już zamknąć się! Kadziety! Jest piątek, piąteczek, piątunio. Jadę do góry, do Przemka, zanieść mu obiad, bo mam swojego pierwszego live'a dzisiaj, takiego już próbnego, który będzie otwieram taką serię live'ów. No i kurde, bałam się, że nie zdążę, bo jeszcze pranie miałam ostatnio puszczone, że tak powiem. Stał pół godzinki, mówię, dobra, dobra, zdążę. Potem wracam po pół godziny, patrzę, znowu pół godziny, pranka miała szukała, no i tak leciałam jak głupia z tym obiadem. Zobaczymy, czy zdążę przed live'em, czy nie, czy zdążę zjeść Przemek. W każdym razie... W każdym razie jest piątek grudniowy, słoneczny na Fuerteventurze i to jest ostatni piątek przed świętami, więc za dwa dni, o, w poniedziałek już będę w Polsce, bo mam ląd na święta, ale dobra, ciu, koniec gadania, obiad muszę robić, czego zjeść. Przemek? Nie, Edyta. Jeszcze nie masz live'a? Kurka tędy, chodź. Bo mam coś dla ciebie. Łobiot. No nie, kulka, serio musiałaś to zrobić. Nie wiem, czy to będzie widać. Kulka wie, którędy iść, żeby... No. Tak, se nagrywam vloga. Tak, proszę bardzo, to jest twój obiad. Chcę zabrać, kurko.
No, zobaczysz, niespodzianka. Zdążysz jeszcze zejść przed tym, przed live'em? No i dobrze, proszę pana. Papa Sarugadas. Kapustka. Kapusta! Kapusta! Ty masz odwrócony mikrofon. Tak? No potem sobie wyczyszczę. No patrz, jak wyrzucę zrobiłam. Ej, i skurką się. Nie przywitałeś? Donde są los cubiertos? No przecież dopiero weszłam, nie wiedziałam, czy masz live'a, czy nie. Idę, przyniosę i działaj. Przemykłem ci, że masz tutaj tylko łyżkę. Co? Teraz wszystko nagrywane? Tak, wszystko. Ty będziesz nagrywany, wszystko będzie nagrywane. Bo mam nowy. Kupię i będę nagrywał z drugiej strony. Dobra, bo mam fajny sprzęt i kulka też chce. Chyba chce. Ej, papryki ci tam nie dałam, bo nie ma papryki w sumie. Nie było, mówię. Czegoś mi brakuje. Papryki. Co dam? Nie, ale są takie pepino. Ale oliwki. Uwielbiam, kołam oliwki, ona mi ich nie dała. Tak? Jeszcze się proszę, tak? Tam no to ci dam nas nieraz. Edyt, a nie chcesz kapustki? No, to jest takie dla mnie gotowane. No ziemniaki też są gotowane. No ale to ziemniaki są, kapusty wolę naturalne. Niegotowane. No to nic, trzeba kupić dehydrator jak najszybciej i robić takie placuszki. No co, kulka? No co? Ona się chce z tobą, Przemek, przywitać do porządku. Dupę ci dziś nie myłem. Dziewię się, jeszcze mnie kochasz. Dlaczego? Kulka, co się stało? Akcident? Dwójeczka była niekontrolowana. Dwójeczka niekontrolowana? Aż spływało po dupie. Ojejku, jejku, coś ci zjadła. Może ta suszona ryba, nie ten tego. Uj. Dobra, idziemy. Ty będziesz robić live'a? Ja sobie idę robić prawą rękę, bo mam... Gdzie zagrywa filmik z pewności? Nie, tylko... Co robiła? No dobra, może parę ujęć wrzucę do vloga? No dobra. Kuli. Dobrze. Idę do siebie. A co? Taką drogę muszę przejść. Pewnie już pokazywałam, ale czemu nie? Drugi raz, albo trzeci, albo piąty. Mogę iść albo tędy. Albo tędy. I w lewo. Daleko nie mam. I to był bardzo dobry pomysł na osobne studio, chociaż w sumie nie wiem, czy teraz pokazać, co tam w środku jest, bo może tak umycę. Nie wiem, czy posprzątałam. Nie posprzątałam. Więc lepiej, że nie pokazałam z tej strony, co się tutaj dzieje, bo tam lubię sobie spać. Za to pokażę. Tam też nie jest najlepiej. Za to pokażę, jak wygląda studio. Jakby ktoś się stęsknił za widokiem mojego studia, z którego transmituję live do show, dzień, to proszę bardzo, tak oto wygląda. Tu robię paznokcie tam za mną sobie. A jak robię live'y, często dwa tygodnie nowe pazury, to na tym biurku stawiam mój pochłaniacz, który obecnie leży tutaj. No i robię pazury. Dobra, czego by tu zacząć? Od poglądania oceanu. Dobrze, jestem prawie gotowa. Tak, herbatka jest cieplutka, jeszcze za cieplutka. Lampa, wszystko tutaj mam, reszta jest w kurde. Tutaj w takim jeżdżącym koszyczku, dzięki czemu ja mogę wszystko mieć w każdej chwili, gdzie tylko chcę. Dezynfekcja, frezareczka. O, proszę bardzo. No to lecimy z tym koksem. A, już przygotowany live. Testowy Przemka, o Boże, jak to dziwnie, mam takie, wiecie co, ramiona przymocowane do tego gimbala? Poketa. I on tak dziwnie się składa teraz. Dobra, live przygotowany i tak będę sobie pracować. Pazury dawno zrobione, poszłam w czerwień i zapomniałam, czekajcie,
położę sobie was tutaj. Zapomniałam nagrywać w trakcie. Totalnie zapomniałam nagrywać poszczególnych etapów. Teraz moje dłonie tak wyglądają. Tu mamy taką zwykłą czerwień, a tu mamy czerwień z pyłkiem. W każdym razie planowałam zrobić sobie taką czerwień na prawej dłoni, ale tak mi się ta zwykła czerwień spodobała, że szok. Niesamowicie. Ale teraz znowu jak popatrzyłam na moją lewą dłoń, to stwierdziłam, kurde, chyba będę wcierać pyłek i chyba też to zrobię, bo jeszcze nie jest za późno na szczęście. Sprawdźmy, czy jeszcze się uda ten pyłek wetrzeć, bo podobało mi się tak, ale znowu jak popatrzyłam na pyłek, to znowu... Dobra, wcieram. Dobra, 100 razy lepiej z tą poświatą, co nie? Jeszcze tu mam dookoła czerwone, bo tych pyłków nie udało mi się wymyć spod skórek, ale spokojnie za parę dni, albo nawet już jutro po kąpieli tego nie będzie. I wygląda to mega. No już zrezygnowałam ze zdobienia na serdecznym, bo ja lubię mieć jedną rękę, wiecie, w całości, a na drugi coś tam ewentualnie może być. Ale tak się prezentują me dłonie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Wszystko ładnie. Ale ja jestem zadowolona. Może nie do końca, bo jednak ta moja lewa ręka troszeczkę wyszła z wprawy. Już dawno nie robiłam tej lewej, prawej dłoni. Ostatnio na challenge'u co 2 tygodnie na pazury była moja lewa ręka, czyli robiłam sobie moją dominującą ręką prawą. No i to trochę to podziałało na minus, jeżeli chodzi o jakość wykonania mojej prawej dłoni, no ale trudno. Jest komplet, dawno tak nie chodziłam, żeby mieć dwie prawie identyczne dłonie. Jestem zadowolona, paznokcie są mocne, czuję je fajnie, więc teraz jestem gotowa na w sumie dopakowanie się i lot do Polski, ale to dopiero w niedzielę, spokojnie, dzisiaj piątek. Nie ma Edyty. Co by jej tu porajcować? Co by jej tu przeszukać? Co by jej tu zakosić? Co by mi się tu przydało? Tylko nic nie mówcie. Czekać się kapnie. Co na to ma ciekawego? O, biorę jej. Nie używa zmiotki, to biorę jej zmiotkę. Moja zmiotka! Kradnę zmiotkę! Powiem szczerze, nawet nie wiem jak wyglądam w sumie. Słucham sobie piosenek świątecznych. Pakuję się, bo już wieczorem wylatuję do Polski dziś. Spakowałam prezenty Przemkowi. Teraz mogę sobie spokojnie to powiedzieć, bo ten odcinek leci dawno pewnie po świętach, więc mogę już się tutaj pochwalić wszystkim wszemi wobec, że spakowałam Przemkowi prezenty. No i mam nadzieję, że się ucieszy, bo zadzwonię do niego dopiero w Wigilię, tak? Czy żeby je otworzył, bo nawet nie wie, że mu coś kupiłam. To znaczy, no niby teoretycznie i praktycznie kupiłam mu ten fotel na święta. No ale wiecie, no wiecie jak to jest, no to już z tydzień temu kupiłam. Na Wigilię trzeba takie dostać prezenty zapakowane. O, paznokieć mi wczoraj odpadł, muszę sobie jeszcze iść dorobić. Prezent musi być zapakowany, schowany, on nawet nie wie, że mu cokolwiek kupiłam. Teraz obecnie jest niedziela i Przemek ma, bo to jest ostatnia niedziela w tym miesiącu. Albo jakoś tak, pewnie. W każdym razie ma szkoły, więc ja mogłam sobie spokojnie wszystko porobić. Tutaj mam prezenty tego do wszystkich i będę je musiała tak skitrać w walizce, żeby jak przyjadę, żeby... Albo właściwie nawet nie muszę kitrać, tylko siebie muszę skitrać z walizką, jak już przylecę do Polski, wejdę do Hani i Pawła mieszkania, to muszę je tak skitrać, żeby nie widzieli, bo do nich też tu są prezenty i muszę je spakować. Więc no, wygadałam się, lecę z pakowaniem swoich ciuchów, bo też sobie już w sypialni wszystko naszykowałam, więc lecimy z tym koksem.